Polska kryminałem stoi nawet na Wyspach Brytyjskich, co udowadnia jedna z kryminalnych debiutantek swoją najnowszą, pierwszą powieścią, której akcja rozgrywa się właśnie w Wielkiej Brytanii. Zresztą posłuchajcie sami. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny wiosenny dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Maski pośmiertne Anny Rosenberg to debiutancki kryminał, który recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Czwarta Strona. Czeka na Was opowieść o zbrodni na Wyspach Brytyjskich w Wielkiej Brytanii, ale z polskim akcentem, z polskimi nawiązaniami. A także z polską historią, dlatego że maski pośmiertne właśnie zawracają do naszej skomplikowanej przeszłości. W niewielkim brytyjskim miasteczku Woking dochodzi do makabrycznej zbrodni, a ofiarą zwyrodnialca pada polska turystka. Rusza śledztwo, którego podejmuje się inspektor o polskich korzeniach i o skażonej reputacji, niejaki David Redfern. Śmierć Polki to jedynie początek niepokojących wydarzeń. To także początek piętrzących się zagadek i narastającego zagrożenia, które zamieni życie inspektora w prawdziwe piekło. Małe brytyjskie miasteczko, widziane oczami Anny Rosenberg i jej zesłanego na prowincję inspektora policji, niczym nie przypomina tych sielskich, anielskich, urokliwych przestrzeni, jak były u Panny Marple Agaty Christie. Tutaj zbrodnia przepełniona jest brudem, wszędobylską wilgocią i snującą się mgłą. Bohaterowie tej powieści brną w krwistym błocie, przedzierają się przez ścieżki przeszłości i próbują rozwikłać skomplikowane zależności łączące zarówno ofiary, jak i ich oprawców. Najbardziej brytyjskie w maskach pośmiertnych wydaje mi się takie spokojne, niespieszne tempo akcji. Nikt się tutaj nie spieszy, bo w sumie nie ma dokąd, trup przecież nigdzie nie ucieknie. U Anny Rosenberg zresztą trup to jedynie początek, zbrodnia to inspiracja do snucia opowieści pełnej wątków historycznych i obyczajowych. I powiem Wam, że w Maskach Pośmiertnych widać ten kryminalny potencjał autorki. Tworzyła bardzo klimatyczną opowieść, napisaną barwnym, ekspresyjnym językiem, pełną takich osobistych opowieści bohaterów, dzięki którym czytelnik przywiązuje się do nich i jest zaangażowany. Napięcie rośnie, chociaż nie ma tutaj fajerwerków ani dramatycznych zwrotów akcji, to jednak nie potrafimy oderwać się od lektury. Podoba mi się i czekam na więcej, bo czuję, że to nie jest jeszcze zamknięty rozdział dla bohaterów Masek Pośmiertnych. A teraz razem z wydawnictwem Czwarta Strona zapraszam na konkurs Maski Pośmiertne do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi, który polski kryminał książkowy jest Waszym ukochanym i dlaczego? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do 15 maja, no a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Natomiast wyniki konkursu będą podpięte w komentarzu pod filmem. Ciekawy, intrygujący debiut kryminalny. To lubimy bardzo, bardzo. Sięgajcie po maski pośmiertne, tym bardziej, że akcja rozgrywa się na Wyspach Brytyjskich, a to nie zdarza się, słuchajcie, często. Mamy tutaj środowisko polonijne, mamy tutaj te polskie akcenty, a jednocześnie ten kryminał jest iście brytyjski właśnie w tej swojej atmosferze. I tak jak powiedziałam, te małe brytyjskie miasteczka to zawsze dla mnie są takie sielsko-anielskie Panna Marple, no a u Anny Rosenberg niekoniecznie. Przekonajcie się zresztą sami, zaglądajcie też na bloga Wielkiego Buka, by poczytać sobie trochę o tej opowieści. Tam również znajdziecie kategorię do wielkobukowego bingo, w które wpasuje się maski pośmiertne. Jeżeli nie wiecie, czym jest wielkobukowe bingo, to nadróbcie zaległości. Jest to pyszna zabawa książkowa i wyzwanie czytelnicze w jednym. Możecie dołączyć w każdej możliwej chwili. Link do wielkobukowego bingo znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli ten filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, będzie mi ogromnie radośnie i przyjemnie. No a my w takim razie widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, kochani, poznajcie historię audiobooków. Zaglądajcie tutaj, niespodzianka dla Was na dokładkę. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy, literatura piękna, literatura gatunkowa. Kochamy czytać po prostu. Jeśli Wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!